Księże biskupie, szanowni państwo, w imieniu pani prezes Teresy Hernig oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy świadczą ponad swój obowiązek. To są wolontariusze, to są ci, którzy swój czas prywatny poświęcają dla osób poszkodowanych przez los i życie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od początku, jak pamiętam, kiedy zostałem dyrektorem łódzkiego oddziału, bardzo ściśle współpracowaliśmy z księdzem dyrektorem Kuleszą, z księdzem dyrektorem Ambroszczykiem. Jeszcze z nowym dyrektorem nie mieliśmy okazji długo współpracować, ale sądzę, że te wszystkie środki finansowe, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w jakiejś części pomagają Caritasowi również w świadczeniu swojej misji i roli, jaką spełnia na terenie województwa łódzkiego. Sądząc po ilości osób, które skorzystały z pomocy Caritasu, można powiedzieć, że są to tysiące. I dla Państwowego Funduszu jest to partner, który chyba jest największym partnerem w dziedzinie rehabilitacji i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi. Ostatnio ogłaszaliśmy szereg konkursów i myślę, że trzeba zaprosić również łódzki Caritas, jak i łowicki do tego, aby aplikowały do naszych następnych konkursów, gdyż w chwili obecnej rozstrzygnęliśmy konkurs dla 46 organizacji pozarządowych, które otrzymały pomoc w wysokości 13 milionów złotych, ale to tylko na tą jedną dziedzinę życia, czyli współpracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poza instytucjonalnymi sprawami, takimi jak warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej. To jest dość poważna kwota, jaką w województwie łódzkim wydaje Państwowy Fundusz, gdyż ponad 300 milionów złotych jest co roku wydatkowane na rzecz osób niepełnosprawnych, dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Tych pracodawców jest bardzo dużo, a zatrudnionych jeszcze więcej. Oczywiście ja tutaj przyszedłem, bardzo przepraszam za zainfekowanie, ale to widocznie pani prezydent Zdanowska mnie na ostatniej sesji zaraziła, bo była strasznie kaszląca i tak wyszło. I dlatego mój głos taki jest jak z tuby. Niestety infekcja bez mrozu to rozwija się. Ale wracając do waszego jubileuszu, myślę, że 25 lat to wydaje się długo, to jest ćwierć wieku, ale chyba minęło jak jedna mgnienie oka. Też mam doświadczenie, bo też 25 lat radnym jestem, więc też mi minęło to, myślę, że w mgnieniu oka. Ale tutaj najważniejszą rzeczą, która jest, to myślę, jest to, żeby również wykorzystać to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ten drugi okres programowania i te ogromne pieniądze nie powtórzą się już, więc trzeba będzie, myślę, pomyśleć o tym, żeby również skorzystać z tych środków finansowych. Oczywiście nie wróci to nikomu zdrowia ani sił, ale może ułatwić życie i ułatwić życie również tym, którzy to pomagają. Że to będzie łatwiejsze, że będzie więcej osób można było zaopatrzyć w różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne do codziennego życia. Ja myślę, że pani rzecznik będzie mówiła tutaj o pewnych sprawach może, bo ona pilnuje, z panem dyrektorem jesteśmy w Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie i w tej chwili jest taka duża akcja budowy ulic w nowym centrum Łodzi i opiniujemy te wszystkie inwestycje pod kątem osób niepełnosprawnych. Żadna ta ulica nie ma mieć barier dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ciągi komunikacyjne będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. To jest nowa jakość w życiu miasta Łodzi. Myślę, że te środki finansowe również będą wspomagały możliwość poruszania się tych osób, dotarcia do pewnych urzędów, bo to jest właściwe. Chciałbym przytoczyć tutaj taki program telewizji łódzkiej, Łódzkiej Trójki, którą również współfinansujemy jako PFRON. I jest tam tytuł taki: niepełnosprawni, pełnoprawni.
Czyli wiadomo wszystkim może jest, choć nieliczne zdarzają się przypadki, że osoby niepełnosprawne są wykorzystywane przez pracodawców lub inne osoby, które chcą na tym zrobić korzyść materialną swoją. I myślę, że coraz mniej takich ludzi będzie, bo tak jak już powiedziałem na początku, nic tak bardzo człowieka nie wyróżnia jak to, że robi ponad swój obowiązek, że świadczy dla innych to, co chciałby, żeby dla niego świadczono. Jeszcze raz chciałbym dyrektorze, wszystkim pracownikom, wolontariuszom życzyć 50-lecia Caritas w takim dobrym zdrowiu jak dzisiaj, żebyśmy się za 25 lat spotkali i również porozmawiali na temat mijającego czasu. Dziękuję bardzo.